grupie ryzyka osób, których może rozwinąć się nadciśnienie tętnicze, są pacjenci, u których są osoby, bo to są, to nie są pacjenci, to są osoby, które mają wysokie prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego. Są to osoby, u których występują na przykład inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego, tak na przykład przebyty zawał, udar mózgu. Są to osoby, u których występuje cukrzyca lub przewlekła choroba nerek oraz osoby, u których w rodzinie występowało nadciśnienie tętnicze. Im szybciej to nadciśnienie w młodszym wieku u rodziców występowało nadciśnienie tętnicze, tak samo u tych osób jest większe prawdopodobieństwo, że w podobnym wieku lub wcześniejszym takie wartości nie będą podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Z praktyki, które ja widzę u pacjentów, którzy do mnie trafiają, grupą ryzyka są w ogóle ludzie młodzi pracujący bardzo intensywnie w różnych korporacjach, lekarze, nauczycielki, osoby, które prowadzą, no nie ukrywajmy, często też jak w przypadku lekarzy czy pielęgniarek, niechimiczny typ życia, pracują zmianowo, kierowcy, gdzie tym zaburzony jest profil wydzielania różnych hormonów i niestety u nich ten profil dobowy ciśnienia też jest nieprawidłowy. Te osoby powinny być objęte tak zwaną prewencją pierwotną nadciśnienia tętniczego. Konsekwencją jest rozwój nadciśnienia tętniczego i w przyszłości przyjmowanie leków, żeby obniżyć to ciśnienie. Natomiast osoby, które mają wysokie prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, nie wymagają włączenia leków hipotensyjnych, jeśli chodzi tylko o samą protekcję nadciśnienia tętniczego. Wymagają tylko i wyłącznie modyfikacji stylu życia, czyli zmniejszenia ilości przyjmowanej soli, ograniczenie picia alkoholu, zakaz palenia i zwiększenie aktywności fizycznej. Osoby otyłe, poza tym, że są narażone na typowe schorzenia układu sercowo-naczyniowego, jak choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, udar, to są też, mają częściej narażone na zmiany zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa. Dodatkowo te osoby, u tych osób częściej się może rozwinąć cukrzyca. Dodatkowo mogą wystąpić problemy z płodnością, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. U mężczyzn w tkance tłuszczowej wydzielane są estrogeny i zaburzona jest proporcja między estrogenem a testosteronem. I mężczyźni po prostu w czasie diagnostyki bezpłodności mają takie zalecenia, więc chłodność.